co i gdzie warto zjeść w Warszawie. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam nowe miejsca i restauracje, w których traficie na prawdziwe pyszności. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Znajdujemy się w Warszawie przy Politechnice i w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nowe restauracje w stolicy. Będzie coś dla wegetarian i dla wegan, będzie coś dla wielbicieli kuchni koreańskiej czy dla miłośników pizzy. Zaczniemy jednak od kuchni japońskiej i od japońskiej przekąski, jaką jest onigiri. Tutaj niedaleko otworzyło się niedawno okienko z onigiri. Właśnie miejsce nazywa się Niigata Onigiri przy ulicy Noakowskiego 8. Idziemy sobie coś zamówić i pewnie wrócimy na ławeczkę. Mamy już nasze pudełeczko, a w naszym pudełeczku są cztery onigiri. Onigiri to są takie kanapki ryżowe, nazwijmy to. Czyli są to kanapki, dalej idźmy tym tropem, w kształcie trójkątnym z ryżu, owinięte nori. I w środku między warstwami ryżu są dodatki. Zazwyczaj ryby, owoce morza, jakieś bezmięsne też dodatki. My mamy cztery wersje. Mamy tofu z chili, czyli tofu marynowane w paście chili. Do tego sos sojowy i umeboshi. Czasem pikantny, ale bywa też kwaśny. Kolejne to umeboshi, czyli to jest onigiri z japońską morelą. Ma być słono kwaśne, jest też z dodatkiem shiso. Mamy też ebi, to jest z krewetką smażoną z czosnkiem oraz z odrobiną imbiru i majonezem miso. Katsuobushi jest z kolei z tuńczykiem oraz z płatkami ryby bonito. Każde onigiri jest zapakowane, jest też instrukcja, jak je odpakować, także też Wam to przedstawię. Ciągniemy od jedynki w dół i dookoła. I tutaj jest dwójeczka i trójeczka, czyli dwójeczkę ciągniemy i ciągniemy trójeczkę. Tak to wygląda. O, jak się odegnie, to widać ten trójkątny kształt. Pachnie mocno tymi wodorostami. To jest to z czym? To jest to z krewetką. Jeszcze nie dotarłem aż tak bardzo do krewetki, dopiero się zaczyna. Ale to, na co zwrócę uwagę, to bardzo smaczny ryż. Sam w sobie. Jest krewetka. Bardzo smaczna krewetka. I czuć też ten majonez miso. Nie jest jakoś mocno pikantne, ale czuć takie doprawienie. To, co na pewno od razu się rzuca, to dobry ryż, bardzo dobry ryż. Można tak sam ten ryż jeść. No i te akurat onigiri, co ja mam tutaj, jest właśnie z tuńczykiem. Tego tuńczyka jest sporo i mocno go czuć w pewnym momencie. Nie jest to coś, co jakoś, nie wiem, jakiś nowy smak albo coś, co jakoś nas zaskakuje, ale jest taki mocno morski posmak, więc jak ktoś, wiesz, dużo osób nie lubi takiego właśnie morskiego smaku i zapachu, więc to wtedy nie jest dla Was, bo to jest takie morskie. Moje drugie onigiri jest z japońską morelą. Dobre jest. Jest takie owocowo-kwaśne, fajne. Całkiem inne od tych dwóch, które już Wam pokazaliśmy. Mocno kwaśne i lekko słodziutkie. Czuć, że to jest ryż z owocem i bardzo też intensywne. Nie kłamali na tablicy. To z tofu, szczerze, no jakoś mi do końca nie podchodzi. Wydaje mi się, że jak się już zamawia takie onigiri, to lepiej wziąć to z rybą, łosoś albo tuńczyk, żeby było takie bardziej mokre, bo wydaje mi się, że takie trochę jest za suche z tym tofu. Ono, wiadomo, jest takie trochę rozmiękłe, jest pikantne, ale bez szału raczej. No właśnie, z onigiri tak jest, że dużo zależy od tego, co jest w środku i na pewno nie każde nadzienie, nie każdy facz Wam podpasuje, ale polecam spróbować, zwłaszcza jeśli jeszcze nie próbowaliście, bo jest to taka miła odmiana od takich typowych przekąsek, jakie można dostać na ulicach polskich miast. Onigiri, prosto z Japonii. Jedno takie onigiri kosztuje 11 zł. Dwa onigiri to jest, myślę, taka solidna przekąska. Nie posiłek, ale przekąska. Jedno też, myślę, może wystarczyć za przekąskę, no bo to w końcu przekąska. Tyle o onigiri, a tymczasem przechodzimy do kolejnych restauracji. I teraz tak, gwoli wyjaśnienia i tak zdradzę pewną tajemnicę. Ten film miał się ukazać w połowie marca. W sensie bez tego fragmentu o onigiri. Po prostu nagraliśmy film o nowych restauracjach w Warszawie, po czym wybuchła pandemia, zaczął się ten lockdown również dla gastronomii, więc musieliśmy troszkę zmienić plan. Także teraz trzy kolejne miejsca, które Wam pokażemy, odwiedziliśmy w marcu, co jednak nie oznacza, że te miejsca, nie wiem, nie działają, że już teraz nie jest tak fajnie, jak było. Wszystkie te trzy miejsca działają tak, jak działały.
Są może troszkę większe przestrzenie między stolikami, ale poza tym wszystko działa po staremu. Warto obejrzeć dalszą część filmu, tym bardziej, że na koniec będzie jeszcze jedno z miejsc z pizzą, rewelacyjną pizzą, które odwiedziliśmy wczoraj. Drugie miejsce, które odwiedzamy, to Otorongo, nowa miejscówka z kuchnią bezmięsną w Warszawie, w samym centrum, ulica Szpitalna. Jest to miejsce, w którym pojawiają się południowoamerykańskie smaki. Menu są m.in. arepy, które kojarzą się właśnie z Wenezuelą czy z Kolumbią. Codziennie są dwudaniowe lunche, można zamówić zupę, można zamówić danie główne, można zamówić je razem. My dzisiaj weźmiemy lunch. Lunch, ale w wersji tylko dania głównego, będzie to Buddha Bowl oraz zamówimy arepę klasyczną, najbardziej obfitą i też najdroższą, bo kosztuje 24 zł, a do tego dwa ciekawe napoje. Mamy już nasze zamówienie. U mnie jest to, tak jak mówiłem, arepa, czyli taka bułeczka z mąki kukurydzianej wypełniona w tym przypadku czymś w rodzaju chyba chili sin carne, czyli chili con carne bez mięsa. Tutaj rolę mięsa odgrywa seitan, na ostro zrobiony. Do tego jest taka sałatka z awokado, pomidorków i sosik. Taka pikantna salsa na bazie cebulki, ziół i papryki najprawdopodobniej. A u Soni jest Buddha Bowl. Warzywa, grzyby, makaron ryżowy. To jest chyba, nie wiem, dynia jakaś i mięso. Mięso, nie mięso, czyli seitan. Do tego mamy dwa napoje, też ciekawe. Po pierwsze mięta po marokańsku, taki napar oraz kawa z kardamonem, świeżym kardamonem. Jeszcze niczego nie próbowaliśmy, także no, do dzieła. To wygląda. Smakuje naprawdę fajnie. Generalnie arepy się je rękoma, aczkolwiek ta jest tutaj tak mocno napchana, że polecam jeść sztućcami, bo mi właśnie wszystko wyleciało. Ale jest smaczne, jest super. I ta salsa jest świetna. Taka orzeźwiająca, a z drugiej strony pikantna. Jedzenie pyszne. Piję sobie teraz tą kawę z kardamonem. Też jest bardzo smaczna i przypomina mi poranek w Krakowie. Jak nie widzieliście ostatniego filmu z Krakowa, no to polecam. Tam byliśmy w takiej szwedzkiej kawiarni, gdzie piliśmy kawę i jedliśmy do tego bułeczki z kardamonem. I ta kawa to jest takie dwa w jednym, tylko bez tej słodyczy. Czyli jest kawa i jest kardamon. Pychota. Dobre, całkiem sycące jedzenie w wersji bezmięsnej i z takim ciekawym południowo-amerykańskim twistem. Ta moja repa naprawdę bardzo smaczna. W lunchu Soni brakowało jakiegoś sosiku, który by to wszystko ze sobą spajał. Napoje świetne. Polecamy to miejsce. Myślę, że tutaj jeszcze kiedyś wrócimy. Trzecie miejsce, które odwiedzamy, również jest w 100% wegańskie i znajduje się bardzo blisko Otorongo. Istnieje jednak dłużej niż Otorongo, bo już kilka dobrych miesięcy. Nazywa się No Problem Bracka 20. Znajduje się przy Brackiej 20 i w karcie można znaleźć dania roślinne, część inspirowana kuchniami jakimiś azjatyckimi, ale też jest burger, jest jakaś wegańska kiełbasa, także jest taki szerszy przekrój na pewno. No i też są lunche po 25 zł, dwa dania, zupa i danie główne. Dzisiaj na lunch polski obiad, barszcz i schabowy, a oprócz tego zamówiliśmy korean fried tofu i jerky z bakłażana. Tego jestem bardzo ciekawy. Wjechał barszcz, to jest taki klasyczny barszcz, bardzo smaczny wywar, mocno buraczany, no i do tego pokrojone buraki i marchewka. I też, o, fasolę znalazłem. Było w menu napisane, że jest z fasolą jaś i tej fasoli tak za wiele nie ma, ale znalazłem. Pierwsze łyżki tego nie zapowiadały, ale im dalej w las, im bliżej końca zupy, tym jest ona taka lepiej doprawiona i ziołami, pieprzem. Pyszny barszczyk. Wyglądasz jak ten, jak z tego filmiku jem zupę. Jem! Co? Zupa. Jerki z bakłażana zamówiłem tak w ciemno, nie wiedziałem w sumie czego się spodziewać. I są to takie faktycznie wysuszone, pewnie też jakoś fajnie przyprawione płaty z bakłażana. Wygląda całkiem zachęcająco. A jak smakuje? Słonawe lekko, ale też słodkawe. Do piwa jak znalazł, to zresztą jest w sekcji Beer Side z przystawki, czyli do piwka może być jak najbardziej. Tutaj jest dość szeroka oferta alkoholi, także jeśli przyjdziecie tutaj wieczorem, nie na większy posiłek, to sobie możecie na przegryzkę coś takiego zamówić. Są już nasze dania główne. U Soni ziemniaki tłuczone z wegańskim schabowym. Tak wygląda trochę jak stripsy takie. Do tego sałata. A u mnie pięknie wyglądające korean fried tofu. Duże kawałki panierowanego tofu. Podane w sosie na bazie pasty gochujang, także będzie ostro. Obok jest ryż oczywiście. Oraz to jest chyba taki kimchi z kiełków.
Tak przynajmniej mi się wydaje na pierwszy rzut oka. Wszystko posypane sezamem, szczypiorkiem. Wygląda obłędnie. Jest to przepyszne danie, ale bardzo ostre. Ten sos na bazie pasty gochujang daje popalić. Smakuje bardzo podobnie jak w daniu, które nazywa się Korean Fried Chicken. Czyli jest ostry, jest taki lekko wędzony, a przy tym słodziutki. To kimchi z kiełków bardzo ciekawe. Nawet nie jestem do końca przekonany, czy to jest na pewno kimchi, ale smakuje podobnie. A z racji z tego, że jest z kiełków, no to ten smak jest troszkę inny niż w przypadku tradycyjnego kimchi z kapusty. Super danie, na które z chęcią będę wracał. A taki minus, no jak jemy pałeczkami, to ciężko je się to tofu, no bo całego naraz się nie zmieści w jamie ustnej, a gryźć tak jak mamy coś na pałeczkach, no ja przynajmniej tej techniki nie opanowałem. Polski obiad też klasa, super ziemniaki. To są kotleciki sojowe panierowane w parkach kukurydzianych. No nie jest to tak soczyste jak mięsne schabowe, ale też jest bardzo smaczne. Także jeśli kiedyś tutaj przyjdziecie i traficie na podobny zestaw lunchowy, no to śmiało bierzcie, jest tego wart. Zjedliśmy bardzo smacznie, to Korean Fried Tofu było rewelacyjne. Myślę, że koreańskie knajpki by się go nie powstydziły. Chyba bardziej smakowało nam tutaj niż w Otorongo. Aczkolwiek warto, myślę, odwiedzić oba lokale, zwłaszcza jeśli lubicie tego typu kuchnię. Jest to restauracja koreańska, bar koreański, który mieści się w miejscu, w którym jeszcze niedawno było Gado Gado, czyli taka restauracja z kuchnią Azji Południowo-Wschodniej, Tajlandia, Singapur, Indonezja. Nie przetrwało to miejsce zbyt długo, wcześniej była restauracja w 100% indonezyjska Warung Jakarta, no a teraz jest kuchnia koreańska, która chyba w ostatnich miesiącach jest na takiej fali wznoszącej, staje się coraz popularniejsza i to miejsce istnieje raptem kilka miesięcy, może nawet kilka tygodni. Jest to dość świeża sprawa, a prowadzi je postać, która w gastroświadku warszawskim znana jest jako Czesio z Pragi. I to najśmieszniejsze, Czesio z Pragi jest bodajże właśnie Koreańczykiem. Zamówiłem dwa dania, jedno mniejsze, to są pierożki mandu z wieprzowiną i kimchi. 5 sztuk w bulionie, do tego jest podany sos i pikle. A drugie danie to jest zupa kimchi. Prawdopodobnie źle wymówię teraz jej nazwę, jjigae. Poprawcie mnie w komentarzach, błagam. Jest to zupa z kimchi z marynowaną wieprzowiną w sezamie. Do tego jest tofu, jest szczypiorek, jest makaron ziemniaczany. I podawane jest to w zestawie z ryżem, takim omletem warzywnym oraz z piklami i z kimchi. Wygląda naprawdę dobrze i chyba zacznę od pierożków. Tak te pierożki wyglądają. Pachną ciekawie, cudownie. Ciasto jest takie fajne, delikatne, cieniutkie bardzo. W ofercie są tutaj dwa rodzaje pierożków. Są w wersji wegańskiej i w wersji mięsnej. Ja szczerze mówiąc nie powiedziałem panu kelnerowi, jakie to mają być pierożki. Na pewno są mięsne w 100%. W środku też jest makaron w nich. Ciekawe, bardzo smaczne. Ten sos jest chyba ostry, bo same pierożki są łagodne. No, z tym sosem są jeszcze smaczniejsze. Czas na zupę. Bulion ciekawy, trochę inny niż się spodziewałem, bo jest lekko pikantny, a poza tym dość mięsny i mocno czuć fermentację od kimchi. Jak takie mocno sfermentowane kimchi trochę smakuje. Mi ten smak odpowiada, ale są różne gusta, jeśli chodzi o stopień sfermentowania kimchi. Smaczna zupa, taka przywracająca funkcje życiowe. Zupa zyskuje przy głębszym poznaniu. Z każdą łyżką smakuje mi bardziej i staje się dla mnie coraz to ciekawsza. Ma naprawdę taki głęboki, złożony smak. Myślę, że warto ją tutaj spróbować, choć niekoniecznie jestem przekonany, że każdemu ona posmakuje, bo jest dość specyficzna. A tutaj też taka ciekawostka. Omlet. Omlet z warzywami, tutaj widać, że jest marchewka. Myślę, że będzie fajnie się komponował z tym sosem. Ale chyba wszystko by dobrze się komponowało z tym sosem. Wszystko naprawdę pyszne i ciekawe. W ofercie, w menu kabaru jest jeszcze kaczka, jest też kanapka kimchi z beef bawette sandwich, jest ramen, są frytki z kimchi, są jakieś żeberka, oczywiście Korean Fried Chicken, który uwielbiam. Jest też dość szeroka oferta drinków i alkoholi, także wydaje mi się, że taki kabar może być fajnym miejscem na spotkanie ze znajomymi. A ja mam też dużo powodów w menu, już w tym menu jedzeniowym, żeby tutaj wrócić. Ostatnie miejsce, które odwiedzamy w dzisiejszym vlogu, to Casa Mia Pizza Napoletana na Woli. Pizzeria z pizzą neapolitańską, która w ostatnich tygodniach, a nawet w ostatnich miesiącach bardzo mocno zyskała na popularności.
Zamawiamy 3 pizze, bufalinę, tricolore 2.0 oraz afumikatę. Piękna pizza. Duże brzegi, także jest to pizza neapolitańska w tym takim nowszym stylu canotto z pulchnymi brzegami. U mnie pizza z kiełbasą duja, mozzarellą i chyba serem provolone. Wygląda na pikantną. Ale dobrze wygląda. No, wygląda super. Jak to zjeść? Taka mokra, nie? Mokra, no, lejące się ciasto. Takie jak lubię. O. Ale jest pikantna. Ale pyszna. Dobra. Tego mi było trzeba. Puszyste brzegi. No super są. No i klasyczna pizza z mozzarellą di bufala, sosem pomidorowym i bazylią. Jak widzicie, ciasto na środku wręcz pływa. O to chodzi. Znów to w ten sam sposób spróbuję złapać. Dobra, ale chyba wolę swoją. To ciasto tutaj wygrywa. Pizza numer 3, sezonowa, podobnie jak ta pizza z ndują. Tutaj jest krem szparagowy zamiast sosu pomidorowego, jest mozzarella, pieczarki, trufle i ricotta w brzegach. Przez to ta pizza ma trochę mniejszą średnicę. Całkiem inna od tych dwóch pozostałych. Czuć też szparagi, czuć też i pieczarki i trufle. Bardzo dobra. Choć na pewno nie byłby to mój pierwszy wybór, ale takie, no coś innego. Nie jadłem takiej pizzy jeszcze. Choć w Mediolanie jedliśmy całkiem podobną. Było w filmie. Tutaj macie link do tego filmu. Wiele osób polecających Casa Mia Pizza Napoletana nie myliło się. Zjecie tutaj fantastyczną pizzę, jedną z najlepszych w Warszawie. Dla mnie na ten moment jest to obok dziurki od klucza najlepsze miejsce na pizzę w stylu neapolitańskim w całej stolicy. A biorąc pod uwagę to, że dziurka mieści się na granicy Mokotowa z Ursynowem, a Casa Mia na Woli, no to mamy prosty przykład na podział północ-południe. A po tak pysznej pizzy natrawienie espresso. Dużo pysznego jedzenia za nami. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, czy byliście w którymś z dzisiaj omawianych miejsc. No a jeśli tak, to jak wam w tych miejscach smakowało? Możecie też w komentarzach zaproponować inne nowo otwarte lokale w Warszawie. Powiedzmy, że otwarte w ciągu ostatniego roku nawet. Z chęcią je oczywiście sprawdzimy i być może podzielimy się swoją opinią na tym kanale, w kolejnych materiałach. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.